Cześć! Witam Was serdecznie. Dzisiaj otworzymy sobie booster boxa z korsetu M19. I teraz standardowo chciałbym Was prosić o pomoc w rozszerzaniu naszych zasięgów magicznych. I jeżeli Wam się film podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie subskrybujecie, to możecie zostawić sobie tam subskrypcję. Też będę z tego zadowolony. I zostawcie komentarz. To wszystko mi pomoże w rozszerzeniu naszych magicznych wici. Dobra. I teraz tak. Możemy sobie przejść do otwarcia tego naszego boksa. Ten dzwoneczek też tam w sumie możecie wcisnąć. To będziecie wtedy powiadomieni o nowych filmikach. Możecie tam przekazać innym, kto się może tym zainteresować. Dla nowych widzów informacja taka, że na moim kanale znajdziecie sporo innych unboxingów. I dzisiejszego boksa podzielimy sobie na dwie części. Dzisiaj będzie część pierwsza, połowa boksa. I następnym razem otworzymy sobie drugą połowę boksa. Dobra. W takim razie zapraszam Was na film. Ok. Odsuniemy sobie to trochę, żeby nam nie przeszkadzało. Ok. Standardowo po 6 boosterów. Ciekawe, czy tym razem też będzie tak fajnie jak przy pierwszym boksie, bo w tym pierwszym boksie to po prostu było mistrzostwo. Jeżeli o to chodzi. O, dobra. To jeszcze krótka przerwa. Poprawimy sobie trochę ostrość. Ok, już powinno być. Dobrze. To co? Lecimy z pierwszą paczuchą. Po 6 boosterów, tak żebyśmy później mogli jeszcze tego Steeled Decka sobie tam zagrać ze znajomymi. To co? Lecimy pierwszy booster. Zobaczmy, jakie skarby nam się uda trafić. Zobaczymy. Oaken Form. Divination. Electrify. Dobra. Standardowo sobie pominiemy trochę komony, żeby nie przedłużać tego filmu niepotrzebnie. Assembling Skeleton. Rapture Spire. Learning Vanguard. I naszym pierwszym rundem będzie Open the Graves. Ok. Za 5 mana, z czego 2 czarne i enchantment. I teraz tak, kiedykolwiek nietokenowa kreatura, którą kontrolujemy, umrze, tworzymy sobie 2-2 czarnego zombie tokena. Spoko. Mindering River. Ok. Akurat w tym dodatku jest dużo takich landów właśnie podwójnych, które wchodzą zatapowane zamiast tych basic landów, co jest fajne dla tych początkujących graczy, bo sobie mogą w sumie oprócz tych basic landów jeszcze dobrać sobie takich podwójnych, co się później przydaje właśnie przy tworzeniu talii i token goblina. Ok, lecimy dalej. Bo dla osób, które już tam grają trochę dłużej, to już pewnie mają jakieś inne i najprawdopodobniej fajniejsze landy. Ale to z czasem właśnie przyjdzie. Lecimy póki co. O, Departed Deck Hunt. Psychic Symbiont, Gasbark Twins i kolejnym rarem będzie niebieski Sai Master Top Drift. Ok, legendarna kreaturka Human Artificer, zatrzymana, z czego jeden niebieski. Kreaturka ma statystyki 1-4 i teraz tak, kiedykolwiek rzucamy artefakt, tworzymy sobie Toptera 1-1 z lataniem. Spoko. I
Dodatkowo za 2 mana z czekady niebieskiej i poświęcenie 2 artefaktów możemy dobrać kartę. Całkiem zacne, o właśnie o tym mówiłem. Że to mountainy i takie te podwójne. I mamy pierwszą foliowaną kartę. I tą pierwszą foliowaną kartą jest Lich Curse. Ok. I emblem do Vivien. Całkiem fajnie. Dla tych osób, co już oglądały wcześniejsze filmiki moje SM19, to już wiedzą, że już się zaopatrzyłem w tą Vivien. I to nawet nie raz. Mam co najmniej 2 czy 3 chyba nawet te Vivien. Także jest całkiem fajnie. Lecimy dalej. Na razie jeszcze nie ma żadnego mityka. Jakieś toptery mi latają za oknem. Titanic Road. Evasion. Dobra. Herald of Faith. Dryad Greenseeker. Fury. Finish. I kolejnym razem będzie niebieski Patient Rebuilding. Za 5 mana, z czego 2 niebieskie i enchantment. I teraz tak, na początku naszego upkeepu wybrany przeciwnik wrzuca 3 karty ze swojej wierzchu swojej biblioteki na graveyard. Po czym my dobieramy kartę za każdego landa, który trafił na grave'a w ten sposób. Okej. Okay. Całkiem zacnie. Forest i zombie. Dobra. W sumie to tego basic landa będzie można wyciągnąć. Bo tylko tu będzie na razie zawadzał. Osobie, która będzie tworzyła deka. I kolejny booster szmuster. Disperse. Stancik. Dobra, lecimy. Szkoda czasu. Heroic Reinforcement. Recollect. Skeleton Major. I artefakt. Dragon Hold. Ok, zatrzymana, mamy artefakt. I teraz tak, kiedykolwiek dragon wchodzi do gry pod naszą kontrolę, kładziemy złoty counter na tym artefakcie. I teraz tak, za zatapowanie i zdjęcie tego złotego countera z tej karty, dobieramy kartę. Ok, a za zatapowanie dodajemy sobie 1 mana dowolnego koloru. To trafi na pewno do talii dragonów, to jest bardziej niż pewne. Forsaken Sanctuary. I token Soldiera. Fajne są tokeny. Tutaj w tym dodatku mi się bardzo podobają. Psium. Lecimy dalej. Już tylko 2 boostery zostały z tego pierwszego. Z pierwszej paczuszki. Divination. Dobra, ale jako, że nas komony trochę mniej interesują, to lecimy szybko do uncommonów. Declare Dominance. Reclaiming Sage. Double Cast. I czerwony rar. Last Leaf Dragon Queen. Spoko. Za 6 mana, z czego 2 czerwone. Legendarna kreaturka Dragon 6-6 z flyingiem. To już jest samo w sobie nawet całkiem niezłe. Bardzo dobre. I teraz tak. Kiedykolwiek inny nietokenowy dragon wchodzi do gry pod naszą kontrolę, tworzymy sobie 5-5 dragona z lataniem. Ok. I teraz tak, za 2 mana z czerwonej czerwonej dragony, które kontrolujemy, dostają +1/+0 do końca tury. Czyli taki fire breath dla wszystkich dragonów. Za 2 many, jeżeli mamy więcej niż jednego, to jak najbardziej opłacalne. Spoko. Witamy w naszych szeregach Swamp i Topter z flyingiem. I ostatni booster. Jak na razie 0 mytików. Co dziwne dla tego dodatku. Miałem bardzo dużo szczęścia w ogóle, jeżeli chodzi właśnie o otwieranie boosterów z tego dodatku, ale chyba się właśnie skończyło. Chociaż zobaczymy, dopiero w sumie początek boxa, także jeszcze dużo się może stać. Dużo się może zdarzyć. Lecimy. Komony. Uciekajcie, Diagraph Goal. Gargoyle Sentinel. Make a Stand. I ostatnim rarem w tej parce będzie
Amulet of Safekeeping. Ok, za 2 mana, artefakt. I teraz tak. Kiedykolwiek zostaniemy celem czaru albo ability spod kontroli przeciwnika, kontrujemy ten czar lub ability, chyba że ten właściciel tej ability albo tego czaru zapłaci 1. Ok. I dodatkowo kreaturki tokeny dostają minus 1, minus 0. To jest dobre przeciwko właśnie tokenowym Talium Mountain. I token Angela 4-4 Flying Vigilance. Zacnie, zacnie. Dobra. To mamy pierwszą paczuchę gotową. Ok, to ja sobie ją rzucę i zaraz wracamy. Dobra. Jesteśmy z powrotem. Kolejnych 6 boosterów losujemy. Losu, 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 losu. Ok. I co? Lecimy dalej. Te boostery się nawet fajnie otwierają, to trzeba przyznać. To jest bardzo takie nowe, fajne. Goblin Motivator. Ok, dobra. Co nas tam, jakiś Goblin Motivator? Skoro my tu czekamy na jakieś fajne rary. Draconic Disciple. Blood Divination. Lightning Mare. Ok, kolejny do kolekcji. I Desecrated Tomb. Ok, zatrzymana, mamy artefakty. I teraz tak, kiedykolwiek jedna lub więcej kreatur opuszcza graveyard, tworzymy sobie 1-1 czarnego nietoperza z flyingiem. Ok. Chunk Black Expense i Zombie Token. Dobra. Naparzam dalej. Ciach. Ciach, 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 ciach. Ok, Skeleton Archer. Ale co nam po tym szkielecie, skoro mamy Switcher Ajani Pride Mate? Ok, tego to na tony po prostu przygarnę. Suspicious Bookcase i Chaos Wound. Zatrzymana, mamy artefakt, który daje nam to, że za 4 zatapowanie wybrany przeciwnik eksaluje kartę z wierzchu swojej biblioteki do eksaluje karty z wierzchu swojej biblioteki, dopóki nie zeksaluje instanta lub sorcery. I teraz możemy rzucić tą kartę bez płacenia kosztu mana. Ok? Po czym rzucamy tą eksalowaną kartę. Eksalowane karty, które nie były rzucone, przepraszam, na spód biblioteki w losowej kolejności, czyli tasu, tasu, tasu i wrzucamy na spód. Czyli przeciwnik odzyskuje te karty jednak. Ale by było fajnie, jakby ich nie odzyskiwał jeszcze, aby się go przewijało pięknie. No dobra, token dragona 5-5 z flyingiem. Co też jest fajne, bo tych dragonów właśnie wcześniej tak trochę skąpili zawsze. A teraz się poprzydają. Ciach. Albo ja miałem tego pecha po prostu, że nie mogłem nigdy wylosować. Ale co się odlecze, to się odlecze, to nie ucieczę. Dobra, lecimy. Wiesz, no Pyromancer. Fell Spectre. Volley Veteran. Arcane Encyclopedia. I ostatnia. Biały rad. Cleansing Nova. Okej, okay. Fajne wrotki w sumie. Za 5 mana, z czego 2 białej, mamy sorcery. I teraz tak, wybieramy jedno. Albo niszczymy wszystkie kreatury, albo niszczymy wszystkie artefakty i wszystkie enchantmenty. Przepiękne. To jest fajne. Tak, Swamp i kolejny Topter. Nie chcę topterów. Ja chcę aniołki, chcę dragony, a topterów już nie chcę, bo ich mam dużo. No, jedziemy dalej.
Doom Dissenter. Ale co nam po tym, skoro mamy? Exclusion Mage. Novice Knight. Dragon Egg. Ta karta jest coraz fajniejsza właśnie. Dobra, i Zarkan Unsealing za 4 mana. Z czerwonej mamy enchantment. I teraz tak, kiedykolwiek rzucamy kreaturkę z powerem 4, 5 lub 6. Karta ta zadaje 4 damage'a dowolnemu targetowi. Czyli graczowi, kreaturce, planeswalkerowi. Spoko. I teraz tak, kiedykolwiek rzucamy czar z powerem 7 lub więcej. Karta ta zadaje 4 damage'a każdemu przeciwnikowi, każdej kreaturce i każdemu planeswalkerowi pod ich kontrolą. Okej, okay, to już jest bardzo fajne. Do odpowiednich talii oczywiście. Gdzieś cię umieścimy, nie bój się. Tranquil Expense i Knight. Token 2-2 z Vigilancem. Gdzie go umieścić? W talii dragonów by było można, na którą kiedyś trzeba będzie w końcu usiąść. Ale to musimy trochę pograć jeszcze z tymi kartami, bo jeszcze z tych wcześniejszych zostało, także trochę się pogra, trochę się uzbiera. Niech się zacznie chyba tworzyć tą talię dragonów w końcu. O, ażem się zagalopował. Sleep, pierwszy uncommon, Relic Party Tower. Tego to ja potrzebuję 50 triliardów po prostu. Ta karta jest po prostu przegenialna. You have no maximum hand size. Bontuesz i Open the Graves. Kolejne już mieliśmy. Także to już jest druga sztuka. Woodland Stream i mamy foliowaną kartę Hood. Ok. I token Goblina. Spoko. I ostatni booster tej paczuszki. Jak na razie zero mytików, co w sumie tak trochę dziwne, ale chyba tak miało być. Nie wiem, nie znam się. Two-headed zombie. Cavalry Dream Master. Oaken Fawn. Pa 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 pa. Volcanic Dragon. Millstone. Girapur Guide i Siglet Sword of Valeron. Przekozacka karta. Naprawiliście się ona genialnie, po prostu sprawdza. Grałem przeciwko przeciwnikowi. No w sumie nie raz trafiałem na osobę, która używa tej karty i po prostu robiła swoje. Dobra, zatrzymana artefakt equipment i teraz tak. Zekwipowana kreaturka dostaje plus 2, plus 0. Dodatkowo ma Vigilance'a i jest Knightem. Dodatkowo do innych typów kreatury, którą właśnie jest. I teraz tak, kiedykolwiek zekwipowana kreaturka atakuje, tworzymy 2-2 białego Knighta kreaturkę, tokena z Vigilance'em, który również atakuje. Equip za 3. Mistrzostwo, po prostu mistrzostwo. Stone Quarry. O ja, zapomniałem, bo musi tam trafić jeszcze. Stone Quarry i token Dragona. Dobra, spoko. To była druga paczuszka. Musimy sobie teraz je sprzątnąć i przechodzimy do następnego. No to co? Lecimy. Ostatnie. 6 boosterów. Tym razem nam trochę gorzej poszło z mytikami póki co, więc nie wiem, co się stało. Coś się popsuło. Dobra, ostatnia patuszka dzisiaj. Czy ostatnie 6 boosterów. Będziemy w połowie. W połowie boksa będziemy. Dobra, Might Leap. Bim, bim. Ciach, 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 ciach. Tu, Metal Golem. Gift of Paradise. Okay.
Fury Finish. I ale będzie One with the Machine. Za 4 mana, z czego jeden niebieskie i mamy sorcery. Ok, i teraz tak. Dobieramy kartę równe najwyższemu całkowitemu kosztowi mana spośród artefaktów, które kontrolujemy. Czyli jeżeli mamy jakieś drugie artefakty, to wtedy spoko. Mamy foliowaną kartę. A foliowaną kartą będzie Act of Treason. Oj, to oczka fajnie świecą. Zium. Dobra. I Night Token. Zium. Take Vengeance. Ok, niszczymy wybraną zatapowaną kreaturę. Ale tutaj niestety nie o to chodzi, bo chodzi o to, żeby dostać jak najfajniejsze karty. Fire Spectre, pierwsza. Sift, druga. Trzecia common, Psychic Corrosion. I naszym realem będzie zielony Hungering Hydra. Za X i zieloną manę mamy kreaturkę Hydrę 0-0, która wchodzi do gry z X-em kanterków na sobie. Ok. I teraz tak, Hydra ta nie może być blokowana przez więcej niż jedną kreaturę. Zacnie. I teraz tak, kiedykolwiek otrzyma obrażenia, to kładziemy tyle znaczników +1/+1 na niej. Tylko że najpierw musi przeżyć te obrażenia, żeby dostać te kantery. Czyli do tej karty będą potrzebne, będzie sporo combat trików tak naprawdę. Fall Orchard i kotek 1-1 z lifelinkiem, taki token, taka sytuacja. To co, 4 ostatnie boostery, zobaczymy czy nam się uda chociaż jednego mythica dzisiaj trafić. Bo jakoś tak niepokojąco się podarło. Niepokojąco się w ogóle żadne nie trafiły. Jak na razie. Czy powinienem się niepokoić? Może będzie coś tam w drugiej połowie fajnego. Okej. Dobra, muszę was na chwilę przeprosić. Telefon, na chwilę wrócimy. Dobra, już jestem z powrotem. Przepraszam. Siła wyższa. Ważny telefon. Trzeba było odebrać. Dobra, wracamy. Loxodon. Linebreaker. Ale to nie o to chodziło. Bo musimy się dostać do uncommonów. Enigma Drake, pierwszy uncommon. Vampire Sovereign. Ok. Druid of Homes. Nice. I rare będzie Prodigious Growth. Za 6 mana, z czego 2 zielone Enchantment Aura. Zenchantowana kreaturka dostaje +7/+7 i trampla. Mistrzostwo. Lubię takie karty. O, będzie folia. Ale to skrywa się pod islandem. I będzie to Vivien Invocation. Za 7 mana. Foliowany rar. Ok. I teraz tak. Patrzymy na 7 wierzchnich kart z naszej biblioteki. Możemy spośród nich wybrać kreaturkę i wrzucić ją do Battlefielda. Resztę kładziemy na spodzie biblioteki w losowej kolejności. I teraz kiedy kreaturka wejdzie na Battlefielda w ten sposób, czyli właśnie za pomocą tej karty, to zadaje damage'a równy swoim powerowi wybranej kreaturce pod kontrolą przeciwnika. Całkiem przyjemnie i zacnie. I token Soldiera. Okej. Pam pa 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 pam. Pam pa pa pam 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 pam. Pam pa. Talons of Wildwood. Dobra. Nie zebraliśmy się tutaj po to, żeby oglądać komony. Guttersnipe. Satyr Enchanter. Stitcher Supplier,
i Lena Selfless Champion za 6 mana, z czego 2 białe i legendarna kreaturka Human Knight 3-3. I gdy wchodzi do gry, tworzymy sobie białego soldiera 1-1, tokena za każdą nietokenową kreaturkę, którą kontrolujemy. Okej. Okay. Teraz tak. Za poświęcenie tej kreaturki, kreaturki, które kontrolujemy, z powerem mniejszym niż ta kreaturka ma. To te kreaturki dostają niezniszczalność do końca tury. Okej. Okay. Dobra, Fall Orchard i foliowana kolejna będzie. Będzie to Mountain foliowany. Dobra, niech będzie foliowany Mountain i token Toptera. O Jezu, to jest mi smutno, no. I chociaż tak to lepsze niż te śmieciowe karty, które się tam pojawiały przez długi czas, a tutaj widzę, że nie ma w ogóle. Z czego jestem bardzo zadowolony. Mieciowe karty, które się tu pojawiają, to były po prostu straszne. Dobra. Inspire Charge. Mhm. Lecimy, 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 lecimy. Brawl Bash Ogr. Rise from the Grave. Ajanis, welcome. I... ale będzie? Elvish Clone Color. Clan Color. Clone Color. Okej, okay, za 2 zielonej many mamy kreaturkę elfa druida 1-1, który daje innym elfom +1/+1 i dodatkowo za 6 mana, z czego 2 zielonej i zatapowanie, możemy szukać naszą bibliotekę w poszukiwaniu takiej karty, wrzucić ją na battlefielda bezpośrednio, po czym tasujemy naszą bibliotekę. Okej. Okay. To już na pewno mam tą kartę. I Island. Ba. I Knight. Ba. I ostatni booster dzisiaj. Ja, no, czy się pojawi? W sumie to by mogło się pojawić. Nie płakałbym. Losu, 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 ostatni booster. Rapid Bite. Ups, zagalopowałem się trochę. Dobra, Murder, pierwszy uncommon, Ajani Pride Mate, spoko. Colossal Majesty i ostatnim rarem dzisiaj będzie... będzie to artefakt. Transmogrifying Wound. Zatrzymana. Mamy artefakt. I artefakt ten wchodzi z 3 charge counterami na sobie. I teraz tak, za 1 zatapowanie i zdjęcie countera z tej różdżki niszczymy wybraną kreaturę. Jej właściciel wstawia 2/4 białego oksa tokena do gry. Aktywować to możemy tylko i wyłącznie wtedy, kiedy moglibyśmy zagrać sorcery. Co to oznacza? To oznacza tylko jedno. Zero mytików dzisiaj. Czyli takie pół boksa to było takie... Czy było tam kilka fajnych kart, ale wszystko taki delikatny niesmak pozostaje jednak po tej połowie boksa. Zobaczymy też w przyszłym odcinku, czy uda nam się mu trafić coś więcej. Dobra, póki co żegnam się z wami. Jak się podobało, zostawcie łapkę. Pewnie wam się podobało, bo było mi smutno na sam koniec. Jest mi trochę przykro. Nie będę ukrywał. No dobra. To trzymajcie się i zapraszam na drugą część tego otwarcia tego boksa, która gdzieś tam w najbliższej przyszłości powinna się gdzieś pojawić. Tylko znajdę trochę czasu, żeby sobie znowu to pootwierać. Dobra, póki co żegnam się z wami. Następnego. Pa, pa. Cześć.